Jak pisał Hermann Hesse w swojej książce Stephen Wolf, obecnie zdarzają się sytuacje, w których całe pokolenie znajduje się pomiędzy dwiema epokami, dwoma sposobami życia, w wyniku czego traci zdolność rozumienia samego siebie i nie ma żadnych norm, żadnego bezpieczeństwa, żadnego prostego przyzwolenia. Czy żyjemy w czasach, w których normalność stała się chorobą? Czy nasze społeczeństwo stało się tak zepsute, że im bardziej się do niego dostosowujemy, tym mniej funkcjonalni się stajemy? W tym filmie zastanowimy się nad tymi pytaniami. To, co oznacza bycie normalnym, jest zależne od społeczeństwa, w którym żyjemy. Normy normalności różnią się w zależności od czasu i miejsca, a także kultury. Ale choć normalność jest kulturowo zróżnicowana, istnieje istota tego, co oznacza bycie normalnym. A istotą tą jest konformizm. Być normalnym to być konformistą, to kierować się status quo, akceptować dogmaty swojej epoki i stosować się do dominującego systemu wartości swojego społeczeństwa lub, jak napisał psycholog Steven Bartlett. Normalność psychologiczna to zbiór typowych i społecznie akceptowanych cech funkcjonowania afektywnego, poznawczego i behawioralnego, zbiór cech pochodzących od grupy odniesienia, którą stanowi większość populacji danego społeczeństwa. Przez większą część historii ludzkości łamanie norm obowiązujących w danym społeczeństwie było ryzykowną propozycją ponieważ zwiększało szansę na odrzucenie przez grupę społeczną, a tym samym zmniejszało możliwość przetrwania i przekazania swoich genów. Innymi słowy, konformizm jest cechą, która została wyselekcjonowana w procesie ewolucji, co może tłumaczyć silny pociąg do normalności, jaki odczuwamy. Innym czynnikiem, który sprawia, że normalność jest atrakcyjna, jest nasza tendencja, podobnie jak wszystkich stworzeń biologicznych, do wybierania drogi najmniejszego oporu. Życie jest zbyt skomplikowane, by improwizować nowatorskie sposoby radzenia sobie w każdej sytuacji. Dlatego przez większość czasu robimy to, co robią inni i myślimy tak, jak myślą inni. To, że ludzkość ma wrodzoną skłonność do konformizmu, jest rzeczą dobrą, sprzyja spójności społecznej i współpracy. Oraz pozwala społeczeństwu rozwijać się w sposób złożony, co byłoby niemożliwe, gdybyśmy nie byli gatunkiem konformistycznym. Ale tylko dlatego, że konformizm pomógł nam przetrwać w przeszłości, i tylko dlatego, że pewien stopień konformizmu jest potrzebny do funkcjonowania społeczeństwa, nie oznacza to, że konformizm jest zawsze korzystny dla życia. Wartość konformizmu jest uzależniona od warunków społeczeństwa, w którym żyjemy. Co więcej, Konformizm musi być zrównoważony zdrową dawką nonkonformizmu, aby kultura nie popadła w stagnację. To właśnie nonkonformizm tworzy to, co nowe, obnaża starego i pomaga popychać społeczeństwo ku lepszym granicom. Na Zachodzie istnieje jednak tendencja do przeceniania konformizmu i etykietowania, piętnowania. Ostracyzmu, a w skrajnych przypadkach nawet instytucjonalizacji każdego, kto zbytnio odbiega od przyjętych norm normalności. Benjamin Rush, założyciel Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uosabia ten pogląd następującym stwierdzeniem: Zdrowy rozsądek to zdolność oceniania rzeczy tak jak inni ludzie, regularne zwyczaje i tym podobne. Obłąkanie to odejście od tego. Zastanawiając się nad wypowiedzią Rasha, Stephen Bartlett napisał co następuje. Dla doktora Rasza konformizm społeczny jest symptomem zdrowia psychicznego, a nonkonformizm społeczny choroby psychicznej. W ciągu dwóch stuleci, jakie upłynęły od czasu, gdy doktor Rasz wygłosił swoje diagnostyczne oświadczenie, standard zdrowia psychicznego, ustalony przez zgodność z normami psychologicznymi codziennego społeczeństwa, nie został poważnie zakwestionowany przez główny nurt psychiatrii i psychologii klinicznej. Problem z definicją zdrowego rozsądku Rasza polega na tym, że opiera się ona na błędnym założeniu. Zakłada ona, że normy społeczne nie mogą ulec zniekształceniu i że normalność nie może być przyczyną choroby psychicznej. W kwitnącym społeczeństwie definicja zdrowego rozsądku Rasza musi być słuszna, ale kiedy kultura staje się chora, a społeczeństwo skorumpowane, normalność staje się normą, która zatrzymuje hamuje, zniekształca, upośledza i opóźnia zdrowy rozwój człowieka. Dostosowanie się do chorego społeczeństwa rodzi chorobę, dostosowanie się do obłąkanego świata rodzi szaleństwo, i w takich przypadkach definicja zdrowego rozsądku Rasza zostaje odwrócona. Zdrowy rozsądek staje się odejściem od normalności, a normalność zbliża się do szaleństwa. Co więcej, utożsamianie zdrowia psychicznego z konformizmem pomija fakt, że zbytni konformizm może łatwo doprowadzić do niezdrowej sztywności psychicznej i behawioralnej, która wystawia konformistę na wielkie cierpienie, gdyby przyszło mu przeżyć jakiś poważny przewrót społeczny. Lub jak pisze Carl Jung w książce Typy psychologiczne. Normalny człowiek może rzeczywiście rozwijać się w otoczeniu swojego społeczeństwa, ale tylko do momentu w którym on i jego środowisko spotka katastrofa z powodu przekroczenia praw, rzeczywistości i natury ludzkiej. Będzie on uczestniczył w ogólnym upadku dokładnie w takim samym stopniu, w jakim był przystosowany do poprzedniej sytuacji. Przystosowanie nie jest adaptacją. Adaptacja wymaga czegoś więcej niż tylko łagodnego dostosowania się do warunków chwili. Wymaga przestrzegania praw bardziej uniwersalnych niż bezpośrednie warunki czasu i miejsca. Samo dostosowanie normalnego człowieka jest ograniczeniem. W czasach stabilności społecznej konformizm może ułatwić życie, ale w czasach niestabilności społecznej, im większy konformizm, tym bardziej nasz umysł będzie działał jak lustro i odbijał chaos społeczny. Z tego powodu kryzys społeczny może łatwo wywołać masowy kryzys tożsamości w populacji zagorzałych konformistów, lub jak wyjaśnia socjolog Gerard Platt: utrata znanych porządków społecznych i własnego w nich miejsca jest potencjalnie chaotyczna. Ludzie, którzy nie są w stanie utrzymać biograficznie wypracowanego poczucia tożsamości osobistej, ciągłości, poczucia wartości, samooceny, przynależności do wspólnoty itd są łatwo przytłoczeni przez doświadczenia afektywne. Kiedy te warunki są powszechne, społeczeństwo przeżywa kryzys tworzenia poczucia sensu. Wielu ludzi w dzisiejszych czasach, stojąc przed perspektywą konieczności przywrócenia ładu i sensu swojemu życiu w związku ze zmianami zachodzącymi w naszych społeczeństwach, pragnie powrotu do status quo. Ale powrót do tego, co było, choć prawdopodobnie nie jest możliwy, nie byłby korzystny, nawet gdyby był. Przeszłość utorowała bowiem drogę teraźniejszości, i jak ostrzegało wielu kontrariańskich myślicieli, Zachód od dziesięcioleci znajduje się w stanie choroby i upadku, a normalność od równie dawna jest zepsutym standardem. Obecnie różnica polega na tym, że nieubłagana siła rzeczywistości kruszy iluzje, które zaślepiały wielu ludzi przed dostrzeżeniem choroby współczesnej normalności i które utrzymywały ich w przekonaniu, że dostosowanie się do takich standardów jest niebezpieczniejszą drogą, jaką można obrać. Ale jak proroczo ostrzegł Aldous Huxley ponad 60 lat temu, prawdziwie beznadziejne ofiary chorób psychicznych można znaleźć wśród tych, którzy wydają się najbardziej normalni. Są one normalne tylko w stosunku do głęboko nienormalnego społeczeństwa. Ich doskonałe przystosowanie do tego nienormalnego społeczeństwa jest miarą ich choroby psychicznej. Te miliony nienormalnie normalnych ludzi, żyjących bez zgrzytów w społeczeństwie, do których, gdyby byli w pełni ludźmi, nie powinni być przystosowani. O tym, że normalność jest równoznaczna ze zdrowiem psychicznym. Świadczą wysokie wskaźniki zaburzeń lękowych, depresji i samobójstw, a także powszechne nadużywanie narkotyków i alkoholu. Co więcej, mentalność tłumu i myślenie grupowe, które od dekady szaleje w mediach społecznościowych, a teraz pojawia się na ulicach, to kolejny znak zbiorowej niepewności naszych czasów. Carl Jung w książce Cywilizacja w okresie przejściowym pisze. Bezradność i panika prowadzą do tworzenia się grup, a raczej do grupowania się w masy w imię zbiorowego bezpieczeństwa. Być może jednak najprostszym sposobem oceny wartości zachodniej normalności jest zadanie następującego pytania: Czy przeciętny mężczyzna lub kobieta sprawiają wrażenie silnej jednostki, która jest uzbrojona w cechy charakteru pozwalające jej stawić czoła wyzwaniom życia? Czy też, parafrazując autora Richarda Wavera: Typowy współczesny człowiek ma wygląd myśliwego. Biorąc pod uwagę owczą reakcję na obecny kryzys oraz łatwość, z jaką można wprowadzić większość ludzi w stan totalnej paniki i strachu, ta druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna. Karl Jung w ziemia ma duszę pisze. Strzeżemy się przed chorobami zakażnymi ciała, ale jesteśmy nieostrożni, jeśli chodzi o jeszcze groźniejsze, zbiorowe choroby umysłu. Jeśli zbiorowa choroba umysłu ogarnęła znaczną część świata, jedynym rozwiązaniem dla tych z nas, którzy chcą zachować zdrowy rozsądek, jest nauczenie się, co sprzyja ludzkiemu rozkwitowi i budowanie naszego życia na takich podstawach. O ile bowiem standardy normalności są zmienne kulturowo, o tyle to, co prowadzi do ludzkiego rozkwitu, jest bardziej stałe. Mamy trwałą naturę, której korzenie sięgają daleko wstecz w naszej ewolucyjnej historii i, jak zauważa Jung, kiedy żywy organizm zostaje odcięty od swoich korzeni, traci połączenie z podstawą swojego istnienia i z konieczności musi zginąć. I tu właśnie może tkwić śmiertelna wada zachodniej koncepcji moralności. Nie uwzględnia ona w sposób właściwy wymagań naszej natury, a jednym z jaskrawych sposobów, w jaki to czyni, jest zapewnienie nieodpowiedniego ujścia dla tego, co Friedrich Nietzsche uważał za najbardziej podstawowy z naszych popędów, a mianowicie dla naszej woli mocy. O ile bowiem wielu ludzi zna powiedzenie władza absolutna deprawuje absolutnie, o tyle niewielu rozumie, jak pisał psycholog Rollo May, że... Brak osobistej władzy może być równie deprawujący. Na poziomie indywidualnym bezsilność prowadzi do zazdrości, poczucia bycia ofiarą i apatii, która sprzyja chorobom psychicznym. Natomiast na poziomie społecznym populacja pozbawionych uprawnień, mężczyzn i kobiet toruje drogę tyranii.